Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was film na temat, jak chronić się przed skutkami smogu. Słuchajcie, smog to coraz większy problem w zasadzie w Polsce, w naszej okolicy i niestety dotyczy nie tylko wielkich miast, ale i mniejszych aglomeracji również. O czym będę mówić w tym filmie? Na początku będę mówić o tym, czym jest smog, co się w nim znajduje, następnie jakie są skutki smogu, i na końcu, jak się można przed nim chronić. I słuchajcie, tak strasznie spoważniałam, taki temat poważny mi się wydaje. Tak naprawdę też chcę, żeby ten film był trochę taką inspiracją, pełną nadziei. Słuchajcie, czym jest smog? Sama nazwa pochodzi od dwóch angielskich słów. Od smoke, czyli dym, oraz fog, czyli mgła. Czyli no tak jak można się domyślić, taka mgła, zadymiona mgła, jakaś śmierdząca. Takimi zjawiskami, które nasilają właśnie smog, tak jak Wam mówiłam, jest mgła, jest bezruch powietrza, czyli brak wiatru, wysz, bo to wszystko powoduje, że te pyły opadają i właśnie my je przez to bardziej cierpimy, bardziej odczuwamy. Co się znajduje w smogu? To są zanieczyszczenia powietrza, tak jak możecie się łatwo domyśleć. I to są takie substancje szkodliwe jak różne pyły, jak lotne związki organiczne, jak ozon, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla czy ołów. I to wszystko fruwa w powietrzu i przez to my to wdychamy. Podrażnia to nasze płuca, podrażnia oczy, podrażnia cerę. Niestety jak coś wdychamy, to albo zalega w naszych płucach, albo możemy wchłaniać tak samo jak przez przewód pokarmowy. Na to też należy zwrócić uwagę, że czasami możemy sobie też zaszkodzić tym, co wdychamy. Następnie chciałam Wam powiedzieć, jakie są skutki smogu. Powiem Wam, że te skutki są w zasadzie niekiedy się pokrywają też ze skutkami bardzo niezdrowego stylu życia, czy spożywaniu po prostu dużych ilości niezdrowych rzeczy, szkodliwych substancji. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę, jeśli często Wam się pojawiają dolegliwości. Czasami zmiana lokalizacji czy miejsca zamieszkania jest niemożliwa. Czasami wystarczy zmienić jakiś po prostu czynnik naszego stylu życia i to już wpłynie na zmniejszenie tych dolegliwości. Jakie są skutki smogu? Przede wszystkim najczęściej to są spotykane bóle głowy, obniżenie odporności, występowanie astmy, zwiększenie się właśnie tych ataków astmy, dekoncentracja, słabe kojarzenie, właśnie rozkojarzenie, spadek sprawności intelektualnej, nawracający infekcji, nieżyte oskrzeli i płuc, podrażnienie czy pieczenie oczu, trudności z oddychaniem oraz dużo większe ryzyko nowotworów, bo te wszystkie substancje, które właśnie tworzą smog, one działają właśnie tak podrażniająco, kancerogennie. Czasami możemy mieć bliżej do pracy, ale z drugiej strony to też ma swoją konsekwencję. Nie chcę Was straszyć, przepraszam. Okej, ale najważniejsze pytanie, jak się chronić przed tym smogiem? Słuchajcie, no przede wszystkim, gdyby to ode mnie zależało, to ja chyba bym w ogóle wróciła do średniowiecza i zakazała tutaj połowy rzeczy. Ale chyba sama bym była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa, myślę, że Wy też. Zachęcam do tego, żeby nie korzystać z samochodu. Jeśli się jedzie samochodem, to żeby zabrać jeszcze parę osób ze sobą, żeby zmniejszyć zużycie tych spalin, mniej stać w korkach, może więcej z kimś porozmawiać, wybrać się wcześniej, poczytać sobie książkę w pociągu czy w autobusie. Wiele osób, które dojeżdżają, mówią, że nigdy nie mieli czasu tyle czytać książek, co właśnie teraz, na przykład w pociągu. Zachęcam Was do tego, żeby spróbować, a jak jest ładna pogoda, to naprawdę rower jest najlepszy. Już niedługo wiosna idzie, warto będzie naoliwić łańcuch. Dodatkowym taką rzeczą jest to, żeby propagować świadomość ludzi. Wiem, że zdarzają się ciągle tacy ludzie, którzy palą śmieciami. To nie powinien być taki temat pomijany, warto o tym porozmawiać. Jeśli na przykład sąsiad pali śmieciami, to warto mu powiedzieć, i tak płacimy za śmieci. Więc moim zdaniem warto o tym porozmawiać z tymi ludźmi, którzy mogą mieć wpływ na te osoby, które palą śmieciami. Naprawdę to jest bardzo, bardzo złe. Uwalniamy toksyczne substancje, które wędrują z dymem, później do chmur, później to spada z deszczem, z powrotem na ziemię, skaża nam ziemię, przez ziemię woda wsiąka do wód gruntowej. Te zanieczyszczenia naprawdę wszędzie krążą, więc ważne jest,
jest, żebyśmy produkowali tych zanieczyszczeń, nawet śmieci, czy różnych chemicznych substancji, leków, jak najmniej, bo to wszystko zaburza nasze naturalne środowisko, w którym nam się żyje najlepiej, w którym się czujemy najlepiej. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy starali się dbać o to nasze środowisko. Tak. Dodatkowo możemy się chronić za pomocą maseczek czy filtrów. Są takie filtry powietrza. Moim zdaniem bardzo fajnym sposobem jest to, żebyśmy otaczali się zielenią. Jeśli macie ogród, to w ogrodzie. Można tworzyć inicjatywy obywatelskie, żeby właśnie tworzyć parki zieleni, miejsce na zieleń, różne ściany zieleni, po to, aby zmniejszyć to zanieczyszczenie. Oraz przede wszystkim w naszym domu powinno być mnóstwo zielonych roślin. Są takie rośliny, które pomagają oczyszczać powietrze. O tym planuję nagrać jeszcze jeden film, więc jak to zrobię, to postaram się podłączyć tu gdzieś w karcie, żebyście mogli sobie obejrzeć film o takich szczególnie wartościowych roślinach, które pomagają nam oczyszczać powietrze, tworzyć to powietrze zdrowe. Kolejne sposoby na ograniczenie skutków smogu są zalecenia niektórych ludzi, aby ograniczyć aktywność fizyczną na dworze, wtedy kiedy normy są bardzo przekroczone. Dodatkowym sposobem jest to, który wspomaga naszą regenerację organizmu, jest to, żebyśmy jedli dużo surowych warzyw i owoców. To jest bardzo ważne. Nasz organizm potrafi się oczyszczać, regenerować i dzięki temu, że dodajemy mu dużo witamin, antyoksydantów, bioenzymów i innych aktywnych substancji, on po prostu potrafi się oczyścić, zregenerować nawet po trudnych rzeczach. Wystarczy, że dajemy mu dobre paliwo i naprawdę nasze samopoczucie dzięki temu znacznie, znacznie się poprawia. Więc do tego Was zachęcam. Możecie pobrać też mojego darmowego e-booka 11 surowych specjałów. Link tutaj też dam w bio. Kolejnym sposobem jest to, co jest bardzo ważne, żeby pić po prostu dużo wody. Woda wspomaga oczyszczanie naszego organizmu, więc też pomaga się wypłukać pewne toksyny z naszego organizmu, więc o tym warto pamiętać. Napijesz się wody? Ostatnią bardzo ważną rzeczą, którą chciałam Wam powiedzieć, jest to, żebyśmy starali się ograniczać toksyczne rzeczy w naszym domu. I tu chodzi o praktycznie wszystko. Zaczynając od niezdrowego jedzenia, niezdrowych tkanin i substancji, a kończąc na chemii czyszczącej. Słuchajcie, wiele rzeczy można umyć za pomocą sody, octu, mydła, naprawdę naturalnych sposobów, naturalnych enzymów, naturalnie fermentowanych substancji. Mnóstwo sprawdzonych przeze mnie przepisów zebrałam w e-booku Czysty dom. Słuchajcie, to jest dużo tańsze, to jest ekologiczne, to jest przyjazne naszemu zdrowiu i bardzo przyjazne naszemu budżetowi. Tak, tutaj właśnie mój kotek przyszedł. I słuchajcie, do tego chcę Was zachęcić, właśnie żebyśmy wybrali bardziej naturalną stronę życia, zdrową stronę życia. To wszystko naprawdę bardzo wiele możemy zmienić, poprawić komfort naszego życia i naszych bliskich właśnie przez takie proste wybory. Jedzenie, to czym czyścimy, to czym się otaczamy. To są bardzo ważne elementy, ponieważ na co dzień się z nimi spotykamy. I słuchajcie, smog to nie koniec świata. Ja wiem, że on jest zły, ale możemy sobie jakoś radzić z tymi negatywnymi skutkami. I o tym warto pamiętać. Pamiętajcie, surowa dieta bardzo, bardzo pomaga nam w zwalczaniu właśnie takich negatywnych konsekwencji, właśnie zanieczyszczenia naszego środowiska. I to wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie dać kciuków w górę. Jeśli chcecie więcej i być po prostu na bieżąco z tym, co udostępniam, to kliknijcie przycisk subskrybuj. Możecie również włączyć powiadomienia, aby nie ominęły Was żadne nowe filmy. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki, do następnego filmu. Cześć!